W dniu dzisiejszym przyjechała pierwsza partia szczepionek, tak jak było umówione, 30 dawek na tydzień. Mamy już porobione listy, do 31 marca będziemy co tydzień szczepić te 30 osób. Szczepienia zaczynamy od jutra, rozplanowaliśmy sobie to na 3 dni, z tego względu, żeby dla każdego pacjenta był odpowiedni, wyznaczony czas, bo jest to bardzo istotne, żeby pacjent miał gdzie przeczekać po szczepieniu, żeby mógł na spokojnie porozmawiać z lekarzem, wypełnić ankietę, zadać pytania, jeżeli coś będzie niejasne. Także będziemy szczepić. Jeżeli okaże się, że ktoś jest niezakwalifikowany bądź nie dotarł do przychodni, no mamy jeszcze tutaj taką listę w wersji papierowej i stamtąd będziemy po prostu wzywać pacjentów na szczepienie, żeby ten schemat 6 osób z jednej fiolki zaszczepić. Zainteresowanie jest bardzo duże, natomiast miejsc jest mało. No my będziemy szczepić w 2 placówkach, tutaj na Kościuszki 2 i w przychodni studenckiej przy ulicy Katowickiej. Wszystkie miejsca mamy już od dawna po prostu zarezerwowane. 25 stycznia 2021 roku, start powszechnego systemu szczepień w Polsce. Moment, na który wszyscy czekali. Moment, w którym zaczynamy szczepić populację po to, aby osiągnąć wymarzony dla wszystkich wynik zaszczepienia takiej ilości osób, tylu milionów Polaków, aby można było przywrócić normalność w gospodarce, w życiu publicznym i mieć nadzieję, że ludzie przestaną umierać. Musimy przypomnieć, że ubiegły rok zakończyliśmy rekordową liczbą zgonów, o 75 tysięcy więcej niż w roku 2019. Na COVID z tego zmarło mniej niż połowa, a więc widzimy, co znaczy efektywny system ochrony zdrowia, którego w roku ubiegłym zabrakło. Dzisiaj również mówimy o tym, że ten system szczepień, który obserwujemy, ma swoje poważne wady. Pora najwyższa, aby wprowadzić działania korygujące. Pora najwyższa, aby rząd zaczął słuchać opozycji, aby zaczął słuchać ekspertów. Mamy zaszczepionych dotąd zaledwie 700 tysięcy osób, w tym większość pojedynczy. Wiemy, że musimy osiągnąć milionową liczbę szczepień w tygodniu. To jest konieczne, aby mówić w ogóle o tym, żeby rok 2021 zakończył się pod tym względem sukcesem. Od początku pandemii przedstawiamy rządowi wiele rozwiązań, które pomogłoby uniknąć tych błędów, które do dzisiaj zostały zrobione i za które płaci dzisiaj całe społeczeństwo. Niestety nasze rozwiązania, nasze propozycje są wyrzucane do kosza. Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć, że system szczepień, podobnie jak działania przedtem, na początku i w trakcie pandemii, zostały kompletnie rozłożone. My proponujemy zupełnie inne rozwiązanie. Proponujemy rozwiązanie, w którym to nie pacjent będzie stał w nocy w mrozie, a zwłaszcza starsze osoby, 70-80-letnie, tylko pacjent będzie beneficjentem. Do pacjenta dotrą zawiadomienia o możliwości terminach szczepień. Pokrótce Państwu powiem, na czym to polega. W Polsce jest 380 powiatów, jest 2733 gminy, jest około 20 tysięcy ambulatoriów POZ-owskich. W związku z czym my uważamy, że szczepienia powinny wykonywać POZ-y, dlatego że to lekarze w POZ-ach najlepiej znają swoich pacjentów. To lekarze w POZ-ach wiedzą, jacy pacjenci ze względu na choroby i dolegliwości powinni być pierwsi szczepieni. Naszą intencją nie jest tępe walenie w rząd, a raczej przedstawienie rekomendacji, a raczej mówienie o deficytach, o błędach, o chaosie, o bałaganie, jakim towarzyszy akcja szczepienia Polek i Polaków. Dlaczego wreszcie, o czym wspominał poseł Miller, nie wykorzystuje rząd potencjału, możliwości, umiejętności samorządów, szczebla w szczególności gminnego czy też powiatowego? Drodzy Państwo, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj pod przychodnią, ale ja nie widzę tłumów obywateli, którzy mogą się zaszczepić. Dlatego ich tu nie ma, bo minister Dworczyk się cieszy, że kolejek nie ma do szczepionek, ale jak one mogłyby być, skoro szczepionki nie dojechały? Dlatego z tego miejsca zwracam się bezpośrednio do premiera Morawieckiego z wnioskiem o odwołanie komika, ministra covidowego, który głównie zajmuje się dworowaniem premierowi, a nie zwalczaniem pandemii, pana ministra Dworczyka.
cały system szczepień jest kompletnie niewydolny i żadna propaganda, i żaden minister, komik covidowy Dworczyk nie przykryje tego faktu. Dlatego jesteśmy tutaj wszyscy również z tym apelem o odwołanie tego ministra i rozplanowanie w ten sposób dystrybucji szczepionek, żeby one po prostu zaczęły do ludzi docierać. Stawiam pytanie, kto z was, drodzy państwo, tutaj potrafi przynajmniej przybliżyć miesiąc, w którym będzie szczepiony? Kto z was, a ma to znaczenie przy prowadzeniu biznesów, przeprowadzaniu różnego rodzaju przedsięwzięć, planów życiowych, organizacji wyjazdów, wypoczynku wakacyjnego? Nikt z nas nie wie. I to jest miara skandalu i niepowodzenia rządowego.